Cześć wszystkim, z tej strony Adik, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałem wam pokazać figurkę kolejną, którą malowałem. W końcu musiał nadejść czas, żeby taką zrobić, bo przyszły do mnie też te białe klony, co widzieliście na openingu, który macie tutaj w karcie teraz. Więc powstał w końcu Hauser, ale we właściwym kolorze, już w niebieskim. Powiem tak, kamera łapie jakby ten niebieski jak o wiele ciemniejszy, natomiast to jest taki turkusowy bardziej niż właśnie niebieski taki jak z 501. No niestety kamera trochę łapie inaczej, natomiast na żywo to wygląda po prostu bardziej tak serialowo. Więc Hauser jest stworzony bardzo podobnie do poprzedniego, malowania są w takim samym wzorze, wiadomo, no bo to jest tak samo wzorowane, tak? Tylko że niebieskie, poldron został zrobiony z papieru, tak jak poprzednio. Oczywiście wszystkie tutaj jakieś detale, typu te czarne jakby ramiona, tutaj te czarne detale na zbroi, tutaj nogi, wiadomo, rączki, hełm na niebiesko. Wszystko to zostało zrobione, więc to jest taki szybki w sumie pokaz tej figurki. Bo nie wiem, co tu dużo opowiadać, bardziej po prostu chciałem wam ją pokazać, jak mi wyszła. Wyszła całkiem nieźle. Nie wiem, czy lepiej od tej poprzedniej. Wydaje mi się, że ta poprzednia i tak była troszeczkę lepsza. Natomiast ta też jest według mnie bardzo, bardzo dobra. I no, tak to wygląda. Następne figurki, za jakie się będę brał, to najpewniej będzie 332 i Szep Trooperzy. Więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Ale na razie zrobiłem właśnie Hausera w odpowiedniej wersji kolorystycznej. Więc tak to wygląda, tak to się prezentuje. Jestem zadowolony z tej figurki. Dajcie znać, co o niej myślicie, jak wam się podoba. Zachęcam do subskrypcji kanału, zachęcam do wpadnięcia na mojego Instagrama. No i do usłyszenia w następnych filmach. Także cześć!